Uwaga, ten materiał dotyczy brutalnej serii horrorów i na potrzeby materiału obecne w nim są co niektóre sceny z filmu, które są odpowiednio ocenzurowane i sam materiał nie posiada scen nieodpowiednich. Aczkolwiek oglądając go, miejcie z tyłu głowy, że poruszane tutaj będą dość brutalne tematy, powiązane z równie mocnym horrorem. W związku z czym, jeżeli nie lubisz tego typu tematów, to może lepiej nie oglądaj tego filmu. Niemniej, jeżeli jesteś kozak i nie są ci one straszne, to zapraszam cię do oglądania. Art the Clown jest głównym antybohaterem serii Terrifier, której trzecią część zobaczyć będziemy mogli w kinach już 11 października. I właśnie z tej okazji w dzisiejszym materiale chciałem przeanalizować dogłębnie właśnie tę postać oraz każde jego pojedyncze pojawienie się w każdym filmie z serii Terrifier i nie tylko. W związku z czym, jeżeli wybierasz się na film Terrifier 3, po obejrzeniu tego filmu będziesz wiedział dosłownie wszystko i nie będziesz musiał nadrabiać blisko 16 lat istnienia tej postaci. Aczkolwiek, jeżeli znasz poprzednie części, ten film przypomni ci bardzo wiele, albo jeżeli jesteś po prostu zainteresowany tą postacią, to w tym filmie dowiesz się wszystkiego na jego temat. Przed wami cała historia Arta the Clowna z serii Terrifier. Siemano wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Poza tym może lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy od samego początku. A przenieść musimy się do 2008 roku, kiedy swoją premierę miał mini horror The Ninth Circle, czyli dziewiąty krąg, w którym to Art the Clown pojawił się po raz pierwszy. Art the Clown jest postacią wykreowaną przez Damiena Leone, czyli amerykańskiego reżysera odpowiedzialnego za te kilka filmów. Jego pierwszym pełnoprawnym filmem było The Ninth Circle z 2008 roku, w którym Art the Clown pojawił się po raz pierwszy. Film ten zresztą został wykorzystany jako nagranie na tajemniczej taśmie VHS z następnego filmu z 2013 roku pod tytułem po prostu All Hallows Eve. Kiedy to w pewną halloweenową noc opiekunka do dziecka razem z tym samym dzieckiem po wieczornym zbieraniu cukierków odnajdują kasetę VHS, na której to znajdują się trzy niepokojące filmy krótkometrażowe. Z pozoru nie są one do końca ze sobą powiązane, aczkolwiek mają jeden element wspólny. W każdym z nich pojawia się tajemniczy, czarno-biały clown Art. I pierwszym z tych shortów jest właśnie The Ninth Circle, czytaj dziewiąty krąg, który wcześniej został wydany przez Damiena Leone w 2008 roku i to tam Art the Clown pojawia się po raz pierwszy. Film trwa zaledwie 11 minut, ale jest to bardzo mocne 11 minut. Wszystko rozpoczyna się na stacji metra, kiedy to pewna kobieta przychodzi tam, czyta książkę, rozmawia z innymi ludźmi, wybiera się do łazienki, a kiedy powraca, zostaje zaczepiona przez klauna Arta, który jeszcze wtedy nie wyglądał w ten sposób, jaki wygląda w tym momencie, w jaki dokładnie go znamy. Aczkolwiek i tak, umówmy się, spotkanie takiego klauna w takim miejscu o tej porze jest dość niepokojące. Tym bardziej, że ten początkowo siedzi cicho, aczkolwiek później zaczyna zabiegać o uwagę dziewczyny. Obok siebie ma natomiast czarny worek, w którym trzyma jakieś zagadkowe przedmioty. W końcu dosiada się do dziewczyny i daje jej kwiatka, w którym jednak znajduje się robak. Dziewczyna jest bardzo przerażona z tego powodu, z czego Art bardzo się śmieje, po czym wstrzykuje do jej ciała truciznę, a ta następnie budzi się uwięziona przez Arta. No, tak jakby, ponieważ dosłownie dziewczyna budzi się w piekle razem z dwiema innymi dziewczynami i próbując uciec stamtąd napotykają rozmaite dziwne, niepokojące postacie. Ostatecznie okazuje się, że za wszystkim stoi jakaś wersja diabła, a Art w tym konkretnym filmie nie pojawia się już nigdy więcej. W związku z czym z tego jednego materiału nasuwa nam się na myśl, że Art jest swego rodzaju demonem, pracującym dla diabła, który zbiera dla niego ofiary, a następnie umie jeszcze je w piekle. Stąd zresztą tytuł tego filmu, dziewiąty krąg, nawiązujący do dziewięciu kręgów piekła w piekle Dantego. Tutaj mówiąc uprawnie, niebieskiej komedii. Jednakże późniejszy wydźwięk tej postaci na przestrzeni lat na podstawie innych dzieł, które wyszły później, sugeruje nam, że jest to trochę inna postać na przestrzeni lat, trochę się u niego pozmieniało, tym zresztą zajmiemy się później, analizując kolejne filmy, gdzie ta postać się pojawiła. Tymczasem wróćmy natomiast do filmu z 2013 roku, All Hallows Eve, gdzie dziewiąty krąg był zaledwie jednym z trzech filmów antologii zebranych na kasecie VHS. Najdokładniej znalazły się tam trzy filmy, w których pojawił się Art the Clown. Filmy, przynajmniej w tamtym świecie, nakręcone przez trzech zupełnie innych amatorskich reżyserów. I im dalej w las, czytaj, im więcej tych filmów obejrzy opiekunka Sara, tym Art coraz bardziej będzie przenikał do rzeczywistości, do domu Tilly i Timiego, czyli dwójki dzieci, którymi Sara opiekuje się w tę halloweenową noc. I już w tym momencie warto zwrócić uwagę na to, że w tej konkretnej scenie, w tej sytuacji, widzimy ludzką skórę wyłaniającą się spod maski Arta. To sugeruje nam tylko i wyłącznie tyle, że Art jest bardziej ludzką postacią w tym momencie, co ciężej będzie zobaczyć na w późniejszych dziełach, aczkolwiek do tego odniosę się już za moment. I w momencie, kiedy dziewczyna upada na podłogę, patrzy na moment na Arta, któremu oczy zaczynają świecić. I po pierwsze, jest to doskonałe nawiązanie do postaci Pennywise'a, ale o tym pogadamy sobie za moment. A po drugie, w tym momencie zasugerowane nam jest, że Art jest swego rodzaju demonem. A gdyby tego było mało, już nigdy więcej w przyszłości, poza ewentualnymi plakatami, nie widzimy, żeby jego oczy świeciły w ten sposób.
sposób. Drugie nagranie natomiast nie dotyczy tak typowo arta, on pojawia się tam przez moment na obrazie, więc możemy to pominąć i przejść od razu do nagrania trzeciego, które jest w rzeczywistości krótkometrażowym filmem Terrifier, który wyszedł 2 lata wcześniej na YouTubie w 2011 roku, został tam opublikowany przez Damiena Leone, aczkolwiek niedługo później ta sama krótkometrażówka została dostrzeżona przez pewnego producenta, który następnie wyłożył pieniądze i tego to mamy All Hallows Eve i późniejsze części Terrifier. I to jest całkiem niespodziewany zwrot akcji, jakby nie patrzeć. Gdyż Art the Clown, tutaj ogólnie Terrifier, przebył niesamowitą drogę od niszowego horroru w odmętach YouTube'a do pełnoprawnego filmu, albo nawet franczyzy, która liczy sobie już 3, może ta pierwsza nie do końca, ale na pewno 2 dość duże części, z czego ta trzecia jest w drodze i jest to naprawdę spore, popularne i bardzo mocno znane przez ludzi. I Arta po raz pierwszy widzimy tutaj, kiedy robi jakiś rozbój na ulicy. W sensie sra pod stacją benzynową czy coś i zostaje stamtąd wyrzucony. Tak więc ten bierze swój worek ze śmieciami, wiadomo jakimi, i oddala się tylko po to, żeby wrócić niedługo później. Ale w tym momencie musimy zwrócić uwagę na to, że Art wygląda zupełnie inaczej niż w 9 kręgu. Zmieniło się praktycznie wszystko, a ten zyskał dużo bardziej demoniczny wygląd. I tym razem nie widzimy kawałka skóry na jego szyi. Co z jednej strony może być tylko jakimś nieważnym detalem produkcyjnym. Musimy też mieć z tyłu głowy, że w 9 kręgu Arta odgrywał zupełnie inny aktor. Ponadto tamta krótkometrażówka została wykonana z dużo mniejszym budżetem niż Terrifier z 2011 roku. Aczkolwiek jako już na tym etapie przyjąć możemy, że na ten moment w tamtym świecie, o ile wiemy, Arta możemy uznać za swego rodzaju legendę miejską, na temat której powstają tego typu filmy krótkometrażowe. Możemy przyjąć, że to po prostu inna wizja autora tej krótkometrażówki na tę samą postać z legendy miejskiej, która nie wiadomo jak wygląda, bo to legenda miejska, która jak się okaże za moment ma w sobie duże ziarnko prawdy. Dodajmy do tego również słowa samego Damiena Leone, który twierdzi, że przy Terrifierze z 2011 roku chciał nadać mu trochę bardziej zombiaczy wygląd. Powiększono mu również worek na śmieci, tak, to jest istotny atrybut. Następnie obserwujemy rozmowę gościa ze stacji benzynowej z pewną kobietą, która jest designerką kostiumów, a chwilę później gościu ze stacji zostaje zwabiony na backroom ze stacji. Chwilę później kobieta sama wchodzi do tych backroom, gdzie natrafia na Arta właśnie dekapitującego gościa ze stacji. Nie, chłopaki, nie pokażę wam tego. Następnie kobieta ucieka ze stacji i wbiega do swojego samochodu, po czym jedzie jak najdalej od stacji i dzwoni jednocześnie na policję, jednakże po drodze znowu natrafia na Arta, który macha do niej z pobocza, trzymając karton z napisem cyrk. Swoją drogą w sumie obserwujemy tutaj jedną z ponadnaturalnych zdolności Arta, mianowicie teleportację, bo wiadomo, w tradycyjnych okolicznościach nie znalazłby się tam tak szybko. Kobieta jedzie dalej i po drodze napotyka innego entuzjastę nocnych przejażdżek samochodem, do którego jednak Art wcześniej już dobrał się, pozbawiając go twarzy. Tutaj pojawiają się pewne porównania, że gościu wygląda bardzo podobnie do wiedźm z 9 kręgu, tych, które znajdowały się w piekle, i stąd wyłania się teoria, że ofiary Arta później trafiają do piekła, po tym jak on zrobi z nimi to, co robi ze swoimi ofiarami, ale czy ja wiem, może coś w tym jest. Niedługo później kobieta zatrzymuje się na poboczu i Art znowu teleportuje się do niej i próbuje wejść do auta, co zresztą nie udaje mu się. A jedąc jeszcze dalej po ominięciu kierowcy bez twarzy, okazuje się, że skubany w jakiś sposób zespełnił się jej w aucie. Albo zasadniczo nie zespełnił, bo wcześniej ta wyszła z auta, zostawiając drzwi otwarte. Ogólnie ludzie w horrorach są dość głupi. Następnie po drodze Art próbuje udusić kobietę reklamówką albo workiem, folią. Jednakże ta awaryjnie naciska hamulec, przez co ten wylatuje do przodu, waląc w deskę rozdzielczą. Co sprawia, że ten przez chwilę jest oszołomiony, a dziewczyna ma czas na ucieczkę i zamyka się kuźwa w opuszczonym budynku. Co tak robi? I oczywiście Art dostaje się do środka. Czy umiałby się tam nie dostać? Następnie Art atakuje ją jego ulubioną bronią, czyli kilkoma ostrymi przedmiotami przyłączonymi do łańcucha, później będzie z tego korzystał jeszcze kilkukrotnie. Niemniej ta wersja tej broni nie jest idealna, bo dość szybko ulega zniszczeniu. To wykorzystuje dziewczyna i dźga go, następnie wbija mu nóż w oko i ucieka. Następnie natrafia na kolejnego kierowcę, który tym razem jest wyposażony w twarz i razem uciekają. Niemniej okazuje się, że Art, dość podobnie do pewnego innego slasherowego mordercy, z którym powiązania omówimy sobie za moment, jest idealnym kierowcą i szybko podjeżdża do nich swoim bolidem, a następnie strzela temu kierowcy w głowę, jednocześnie cisnąc sobie z tego bekę pod nosem. Następnie samochód, w którym znajdowała się dziewczyna, wali w drzewo, a ta traci przytomność. Następnie budzi się na stole operacyjnym z Artem w tym samym pokoju, który wyśmiewają. Jak się okazuje, ta została pozbawiona kilku istotnych części ciała. Mowa tutaj o kończynach i piersiach. Dodatkowo Art oznaczył ją kilkoma napisami na skórze albo w skórze. I w tym miejscu krótkometrażówka z 2011 roku dobiega końca. I co do Arta, dowiadujemy się tutaj kilku interesujących rzeczy. Przede wszystkim widzimy udokumentowanie jego 3 pierwszych morderstw oraz kilka dowodów na posiadanie przez niego kilku
kilku nadludzkich zdolności. Wodzą oczywiście o teleportowaniu się z miejsca na miejsce i słabości, jaką są dla niego klamki w samochodach. Swoją drogą, podobnie jak w dziewiątym kręgu, tutaj jego główną ofiarą jest kobieta, co może być dosyć interesującym faktem, patrząc na jego liczne podobieństwa względem kilku innych postaci z horrorów, takich jak Michael Myers, o czym zaraz. W każdym razie głównym celem Arta wydają się być kobiety, na których ten w danym momencie ma swego rodzaju obsesję, oraz kilka osób postronnych, w tym na przykład mężczyzn, którzy stają mu na drodze i utrudniają zrealizowanie tego celu. Aczkolwiek to, czego zdecydowanie możemy być pewni względem jego postaci, to żeby spodziewać się niespodziewanego. On non-stop robi rzeczy, których nie do końca się spodziewamy. Jest absolutnie nieprzewidywalny i łamie coraz to kolejne zasady, tak jak na przykład używanie broni palnej jako slasherowy morderca. Jeżeli zwrócicie uwagę na kilka innych horrorów z tego gatunku, zazwyczaj, przeważnie, w 9 na 10 przypadków, slasherowy morderca zawsze ma swego rodzaju granicę. Broni palnej to on nie używa. Aczkolwiek wracając do Sary, po obejrzeniu tych trzech filmów krótkometrażowych, Art w końcu przechodzi do świata rzeczywistego i widzimy jego prawdziwe pojawienie się w rzeczywistości. Sara próbuje wyłączyć telewizor, ale jak możecie się domyślić, telewizor nie odpowiada. A na ekranie pojawia się Art, bawiący się z kolejnym martwym ciuchem i zaczyna spoglądać się przez ekran telewizora prosto na Sarę. Jednakże ta w końcu wyłącza telewizor i odbiera telefon. Po drugiej stronie słuchawki znajduje się kobieta, mówiąca o przerażającej zbrodni na stacji benzynowej. I okazuje się, że kobietą po drugiej stronie słuchawki jest dokładnie ta sama pochodząca z trzeciej krótkometrażówki. Co więcej, wykonuje dokładnie to samo połączenie telefoniczne, które wykonała w filmie, tylko że na policję. W końcu ekran telewizora włącza się raz jeszcze i Sara znów widzi Arta, który próbuje wydostać się z telewizora, waląc w ekran od drugiej strony. Następnie na ekranie pojawia się ten sam salon, w którym obecnie znajduje się Sara razem z Artem. I w tym momencie Art zaczyna materializować się w prawdziwym świecie, niemniej Sara w ostatniej chwili wyjmuje kasetę VHS, rozbija ją, a Art znika. Aczkolwiek w tym samym momencie ta słyszy krzyki dzieci dobiegające z góry. Sara, biegnąc na górę, spotyka Arta, uwalonego całego we krwi, który śmieje się z niej i wpatruje się prosto na nią. Zresztą w dokładnie tym samym momencie świat rzeczywisty nabiera barw i stylu bliźniaczo podobnego do tego obecnego na kasecie VHS we wspomnianych wcześniej krótkometrażówkach. Tak, dokładnie, Sara jest teraz w horrorze. Art wskazuje palcem na sypialnię dzieci, gdzie niedługo później wybiera się Sara, tylko po to, żeby odnaleźć ich rozczłonkowane ciała oraz ich ucięte głowy leżące na ich łóżku. Dodatkowo Art podpisał się ich krwią na ścianie. I w tym momencie film pozornie dobiega końca, gdyż następnie miejsce ma sekwencja, kiedy Art materializuje się w naszym świecie. Art znajduje się swego rodzaju piwnicy, spogląda się prosto na ciebie przez ekran i śmieje się z ciebie. Zupełnie tak, jakby zaraz miał wyjść z telewizora i zmaterializować się w prawdziwym świecie. I w ten sposób kończy się All Hallows Eve z 2013 roku. To tutaj Art the Clown został naprawdę pokazany światu. Jednakże na jego pierwszy pełnokrwisty występ w filmie Terrifier musieliśmy poczekać jeszcze 3 następne lata do 2016 roku. Warto tu jeszcze zdziepko wspomnieć, że w międzyczasie w 2015 roku pojawiło się All Hallows Eve 2, który okazał się być strasznym kupsztalem i Art tak typowo się tam nie pojawia. Z temu nie poświęcajmy więcej czasu, jednakże nim przejdziemy do kolejnych instalmentów w całej historii Arta, musimy trochę bliżej przyjrzeć się tej postaci. Otóż patrząc na jego postać, możemy zauważyć kilka elementów wspólnych z kilkoma innymi postaciami z horrorów. I oczywiście pierwszym, najbardziej oczywistym porównaniem jest Pennywise z To. I tutaj podobieństwo jest absolutnie proste i widoczne na pierwszy rzut oka. Oni oboje są klaunami, jednakże Art jest totalnym przeciwieństwem Pennywise'a. Zresztą sam Damien Leon twierdzi, że tworząc tę postać, chciał uniknąć większych podobieństw względem Pennywise'a, więc niejako zaprojektował tą postać jako jego przeciwieństwo. Pennywise w gruncie rzeczy jest bardzo kolorowy, Art jest czarno-biały. Pennywise ma kolorowe włosy, Art jest łysy, ale ma melonik. Pennywise jest bardzo rozgadany, Art siedzi cicho. Pennywise nie używa jakiejkolwiek broni, Art położy swoje ręce na każdej broni, jaka wpadnie mu w ręce. Jednakże mimo tego wciąż mają kilka elementów wspólnych, przecież oboje są strasznymi morderczymi klaunami, ale poza tym kilka scen z udziałem Arta wydaje się otwarcie nawiązywać do scen z udziałem Pennywise'a. Przykładowo Pennywise stojący przy ulicy z balonami, a Art stojący przy ulicy z napisem cyrk. Czy na przykład świecące się oczy Arta w dziewiątym kręgu? Trochę jak świecące się oczy Pennywise'a na przykład w filmie z 90 roku. Na pewno mają sporo elementów wspólnych, jeżeli chcesz być wyróżniającym się klaunem mordercą, to musisz w jakiś stopniu być podobny do Pennywise'a, tego nie da się
się uniknąć, bo to jest zbyt ikoniczna postać. Aczkolwiek z drugiej strony Lione twierdzi, że sporo inspiracji względem na przykład wyglądu Arta zaczerpnął z show The Twilight Zone, gdzie pojawił się taki clown. Patrząc na jego przebranie, to coś co ma na głowie oraz doniczkę, którą również ma na głowie, jest tutaj sporo elementów wspólnych. Tak jakby doniczkę zmienił w melonik i w sumie mamy Arta. Drugim mordercą, z którym Art ma zaskakująco wiele elementów wspólnych, jest zdecydowanie Michael Myers. Tak, ten pochodzący z Halloween. Zacznijmy od tego, że oczywiście oboje głównie atakują w Halloween. Każdy z nich istnieje trochę jako taka okoliczna legenda miejska. Swego czasu w pewnej dawno zapomnianej linii czasowej Michael miał być wysłannikiem pewnej tajnej sekty, co może być dość podobnym tropem do 9 kręgu, gdzie Art jest wysłannikiem jakichś diabłów czy coś, ale dobra, walić to. Oboje są zaskakująco dobrymi kierowcami, to jest paradoksalnie bardzo istotny szczegół. A dodatkowo na to, co niektórzy zwracają uwagę, swoje zbrodnie wykonują trochę w formie swoistego dzieła sztuki. Art ma dosłownie sztukę w swoim imieniu. Sztuka The Clown. Jak mogliście już zauważyć po shortach i filmach, które właśnie omówiliśmy, Art lubi się podpisywać na miejscach zbrodni. Czy to na ciałach swoich ofiar, czy to na ścianach swoimi ofiarami. Co do Michaela jest całkiem podobnie, tylko z tą różnicą, że on nigdy się nie podpisuje, ale zawsze te jego zbrodnie mają jakiś taki klimat swego rodzaju zaaranżowania pod sam koniec. Ponadto Mike bardzo często przekrzywia swoją głowę, spoglądając na swoją ofiarę, przyszłą czy przeszłą, trochę tak jakby podziwiał dzieło sztuki. Innych elementów wspólnych rzecz jasna jest więcej, przykładowo totalne, absolutnie sfokusowanie na swojej ofierze. Wówczas głównym celem dla nich staje się zabicie swojej ofiary oraz każdej osoby postronnej, która stanie im na drodze. Inne z kolei elementy, które dostrzegam w Arcie, myślę, że dzieli on z postaciami, które w swoim świecie istnieją jako swego rodzaju legenda miejska, która w pewnym momencie może stać się rzeczywistością, może okazać się prawdziwa. Chodzi mi tutaj na przykład o Freddy'ego Krugera, czy może nawet Samarę Morgan. Aczkolwiek inne elementy charakterystyczne Arta będziemy sobie omawiać im dalej w las. I teraz przejdźmy do 2016 roku, kiedy premierę miał pierwszy pełnoprawny film pod tytułem Terrifier. Jeżeli chodzi o jakieś poważniejsze rozmowy o timeline, już od samego początku mamy, kurde, problem. Już w filmie dowiadujemy się, że akcja miejsca ma 1 listopada, w piątek. A w 2016 roku 1 listopada w piątek nie przypadał. Przypadał natomiast we wtorek. A 1 listopada w piątek wypadał akurat w 2013 i w 2019 roku. I to właśnie w 2019 roku miejsce ma pierwszy Terrifier, czyli ten, który za chwilę sobie omówimy. A wiemy to dlatego, iż w Terrifierze dwójce, który wyszedł w 2022 roku, a wiemy, że miejsce ma rok po pierwszym Terrifierze, czyli teoretycznie w 2020 roku, na ścianie jednego z bohaterów znajduje się plakat z albumem, który wyszedł w lutym 2019 roku, więc zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest, że posiadałby plakat istniejącego albumu w 2020 roku, niż plakat nieistniejącego albumu w 2014 roku, a album wyszedł w 2019. Dobra, wiecie co? Pierwszy Terrifier rok 2019, nie 2016. Nie za bardzo mam pojęcie co do tego, co Art robił przez te 6 lat. Pewni możemy być, że latał tu i tam i mordował ludzi w nocy halloweenowe. Między innymi dowiadujemy się, że zamordował 10-letnią dziewczynkę w lokalnym, wesołym miasteczku, które zostało zamknięte po tym incydencie i teraz Art wydaje się tam pomieszkiwać. Swoją drogą, dokładnie to samo miejsce widzimy w Terrifierze dwójce i patrząc na to, ile tam jest flaków, wnętrzności, krwi i tak dalej, on chyba ściągał tam całkiem sporo ciekawych ludzi i robił z nimi różne interesujące rzeczy, ale wróćmy do fabuły Terrifiera z 2016 roku. Arta poznajemy już na samym początku i obserwujemy, jak nakłada na siebie make-up. Wówczas przynajmniej przez moment widzimy odbicie jego twarzy w lustrze. Twarzy rzecz jasna bez make-upu, co może sugerować nam, że Art jest człowiekiem. Gdzieś jak dobrze wiemy na przykładzie innych demonicznych klaunów, demon nie musi się malować, bo on już ma straszną mordę, klauna, jeżeli chce. A on malować się musi, więc pewnie jest człowiekiem, ale wiecie co, to jest Terrifier. Nic nie jest pewne. Tym bardziej spójrzcie na jego zęby, bo żaden człowiek nie miałby takich szablozębnych jedynek, więc nie ma opcji, że z takimi jedynkami to jest człowiek. Następnie Art rusza na miasto i musimy zwrócić uwagę na to, że wygląda on ponownie inaczej, gdyż Arta raz jeszcze gra inny aktor i tym razem jest to prawdziwy aktor, gdyż wcześniej w szorcie z 2011 roku Arta grał gościu, który wyglądał jak clown. Teraz natomiast gra go David Howard Thornton, który, jak mówi sam Lione, jest clownem. I od tamtego momentu gra on Arta aż do dziś. Tak więc Art wybiera się do pewnej restauracji, gdzie obecne są dwie kobiety, którymi ten jest całkiem zainteresowany. Po krótkiej interakcji wybiera się do kibla, jak ja mam to opisać, robi tam generalnie straszny bałagan i podpisuje się gównem na ścianie. Następnie idzie na kuchnię, gdzie zabija właściciela restauracji oraz gości od pizzy. Chwilę później jak ty wraca do dziewczyn, które przejechały samochodem w inne miejsce. I kiedy jedna poszła do łazienki, druga słucha radia, gdzie właśnie leci komunikat mówiący o przerażającym morderstwie w pizzerii, w której wcześniej były, którego sprawcą ma być niepokojący czarno-biały klaun targający ze sobą worek na śmieci. Tak, masz z nim zdjęcie, mordo. I kiedy dziewczyna czeka na swoją znajomą, nagle ktoś wchodzi do auta, zaczyna mówić do niej, bo myśli, że to ona
ma, a okazuje się, że to Clown Art, który atakuje ją, aczkolwiek jeszcze nie zabija, tylko porywa ją i odstawia w inne miejsce. Teraz idzie po drugą dziewczynę imieniem Tera, która wychodzi z łazienki i natrafia na Arta stojącego w bezruchu. Następnie ta zaczyna przed nim uciekać, a ten idzie za nią. Nie biegnie, a idzie, jak tradycyjna horrorowa postać. Nie przejmuje się bieganiem, on tylko chodzi. W końcu docierają na swego rodzaju parking, gdzie Art poszukuje dziewczyny w bardzo niepokojący, standardowy dla takowej postaci sposób. Wkrótce odnajduje ją jednak, że tej udaje się uciec po dźgnięciu go, aczkolwiek i tak w końcu udaje się mu ją złapać. Ten wstrzykuje jej truciznę, ta traci przytomność, a następnie budzi się przywiązana do krzesła w pewnym miejscu. Art straszy ją kilkoma narzędziami tortur, aczkolwiek nic jej o dziwo nie robi. Jak się okazuje, dziewczyna jest tylko i wyłącznie widzką jego, nie wiem, kolejnej wystawy sztuki czy coś. Gdyż jak się okazuje, tuż za Kotorą znajduje się jej koleżanka, Dawn, która wisi naga do góry nogami. Art przecina ją na pół na oczach swojej koleżanki, co może tam sugerować, że Art naprawdę lubi mieć widownię przy takich sytuacjach, lubi, żeby ktoś go oglądał. I po przecięciu Dawn na pół Tara wyrywa się, ucieka. Chwilę później atakuje Arta, wbijając w niego nóż, co widać, że ten naprawdę boleśnie przeżywa. Jednakże ten koniec końców radzi sobie z nią dosyć szybko, wyjmując pistolet i po prostu się jej pozbywa. No, szybko poszło, widocznie nie chciało mu się ganiać czy coś. Idąc dalej, Art odnajduje telefon Tary, na który dzwoni Vicky, czyli jej siostra. Ten bierze telefon i robi sobie zdjęcie, które chce wysłać Vicky. Chwilę później podchodzi do Tary, która jakimś cudem nadal żyje i dobija ją, po czym zauważa kobietę trzymającą lalkę, która mieszka w dokładnie na samym budynku i wpatruje się prosto w Arta. Chwilę później odchodzi, a to będzie dziwne. Art idzie za nią i po drodze spotyka gościa, który chyba włamał się do tego budynku i atakuje go młotkiem. Następnie idzie na górę i odnajduje wózek z lalką, którą zabiera. Idzie do jakiegoś korytarza czy kotłowni, gdzie, nie wiem, próbuje ją uspokoić czy coś, bawi się tą lalką, a kobieta od lalki chwilę później podchodzi do niego i zaczyna z nim gadać. Następnie kobieta dotyka go po twarzy, czy tam po masce. Temu zaczyna się to podobać i ten w końcu przytula się do niej i zaczyna ssać swojego kciuka. Nie wiadomo, o co chodzi, ale zakłada się, że Art ma jakąś traumę w związku z kobietami. Chwilę później Art pozbawia ją kilku elementów ciała, które nakłada na samego siebie i idzie do Vicky, która właśnie przyszła do tego miejsca w poszukiwaniu swojej siostry. Ten goni ją w tym przebraniu do momentu, kiedy ta zaklucza się w innym pomieszczeniu, a ten wychodzi na zewnątrz i dla odmiany wyrywa z łatwością głowę jakiemuś gościowi, który akurat mu się nawinął. Niedługo później wraca do pogoni za Wiktorią, którą próbuje udusić za pomocą, jak zresztą robił w swoim szorcie. Tylko z tą różnicą, że teraz Vicky udaje się uciec, gdyż robi dziurę w folii i ucieka. No, wszystko by się udało, gdyby nie dziura w ustach czy coś. Vicky następnie dźga go w stopę i ucieka. Następnie udaje się odnaleźć swoją siostrę, Tarę, o której już nie żyje. W sumie to odnajduje jej ciało, które w cudzysłowie trzyma makietę cyrk, którą znamy z shorta Terrifiera z 2011 roku. I chwilę później na miejscu pojawia się Art, który atakuje ją swoją ikoniczną bronią, tym razem w trochę lepszej kondycji. I także zostaje znokautowany przez gościa, którego wcześniej w cudzysłowie zabił młotkiem, ale ten w jakimś stopniu to przeżył. Jednakże później role się odwracają i Art dobija tego gościa. Niedługo później wsiada do auta i wjeżdża w uciekającą Vicky, zabijając ją. Następnie wychodzi z auta i zaczyna bawić się w kanibala i degustuje ją do momentu, kiedy na miejscu pojawia się dwójka policjantów, którzy prawdopodobnie zamkną go w celi, a jak wiadomo, Art ma problem z otwieraniem zamkniętych drzwi, więc wyjmuje asa ze swojej skarpety. Miał tam cały czas schowany pistolet, który następnie wsadza sobie do buzi i strzela w głowę od środka. I właśnie w ten sposób Art the Clown umiera. Tak jakby. Ponieważ później, jak zresztą nakazuje się to zrobić, trup Arta nie zostaje przewieziony do więzienia, a do kostnicy, gdzie przeprowadzona ma zostać sekcja zwłok i worek z jego ciałem zostaje otwarty i to jest efekt. Chyba tego typu sytuacja nie zdarza się zbyt często. Tuż po otwarciu worka światła w kostnicy zaczynają wariować, a Art atakuje niczego nie spodziewającego się koronera i to chyba nie jest przypadek, że Art wstał w dokładnie ten sam sztywny, pionowy sposób, co Michael Myers w pierwszym Halloween po dostaniu trochę w pierdzielu, nie? Art najpierw miażdży gardło koronerowi, po czym idzie przejrzeć się w lustrze i prawdopodobnie to jest pierwszy raz, kiedy ten zmartwychwstał i patrząc po jego wyrazie twarzy, nawet on nie do końca spodziewał się, że tak się stanie. Następnie używa swojego wewnętrznego płynu z głowy, aby podpisać się na lustrze i rusza dalej masakrować koronera, któremu na przykład wyciąga oko i wsadza na miejsce swojego oka, tak żeby sprawdzić, czy pasuje rozmiarowo. I w tym momencie pierwszy Terrifier dobiega końca. Warto jednak wspomnieć, że przez cały film powraca wątek Wiktorii, która w jakiś sposób przeżyła atak Arta i stała się czymś w rodzaju persony medialnej, z którą ludzie robią wywiady w telewizji, ponieważ ona jako jedyna przeżyła spotkanie z Artem. Aczkolwiek oczywiście spotkanie to pozostawiło
stoją w mocno nieidealnej kondycji, patrząc przykładowo na jej zmasakrowaną twarz. Jest to scena, która miejsce ma na samym początku filmu, a nie pod jego koniec. Niemniej po jednym z takich wywiadów Victoria atakuje prowadzącą tego wywiadu, wydubuje jej oczy, masakruje ją, co może sugerować, że całe to zło wewnątrz Arta może być na przykład zaraźliwe. Zobaczymy, co powie o tym druga część. W 2022 roku światło dzienne ujrzała kontynuacja Terrifier 2. W Polsce z niewiadomych, ale z drugiej strony mocno prawdopodobnych przyczyn zyskała mega bezsensowny tytuł, mianowicie Terrifier 2 – Masakra w święta. I problem leży w tym, że na całym świecie film ten wyszedł w październiku i żaden wątek świąt się tam nie pojawia. Święta będą dopiero w trójce, natomiast dwójka w Polsce wyszła dopiero w grudniu i zyskała podtytuł Masakra w święta, z tą różnicą, że tam nie masz od tego wątku o świętach, więc nie wiem, co za ziomek to tłumaczył, ale ciekawe, jak przetłumaczą Terrifier 3, nie? W sensie serio Masakra w święta, czy coś takiego? Nie wiem, ale mam nadzieję, że jakoś dacie sobie radę. I Terrifier 2 to jest jeden z moich ulubionych horrorów. Pamiętam, jak siadłem, jak byłem na tym w kinie, potem robiłem rewatcha, też mi się podobał. Super, lubię bardzo ten film. Aczkolwiek wróćmy do tego, co najbardziej was interesuje, czyli do postaci Arta. Dwójka zaczyna się w dokładnie tym samym miejscu, w którym zakończyła się jedynka. Art dalej masakruje koronera, a chwilę później zabiera swój tobołek, czytaj worek ze śmieciami i wybiera się prosto do pralni, żeby umyć to i tamto. Tak więc wsadza swój strój do pralki, a następnie siada nagi w pralni. I jednocześnie czyta gazetę informującą o jego poprzednich wybrykach. I to jest dokładnie ten moment, kiedy Art poznaje swoją nową przyjaciółkę. Małą dziewczynkę, wyglądającą praktycznie tak samo jak on, która jest chyba wytworem jego wyobraźni. I to nie jest taki sobie zwykły wątek w tym filmie, ponieważ w rzeczywistości jest to najprawdopodobniej ta sama dziewczynka, którą Art zamordował przed Terrifierem z 2016 roku, czyli gdzieś pomiędzy 2013 a 2019 rokiem, w którejś z Halloween na przestrzeni tych kilku lat. Dziewczynka ta to w rzeczywistości 10-letnia Emily Crane, która teraz w jakiś sposób pojawiła się w życiu Arta i widzi ją tylko on, ale za moment dowiecie się, że nie tylko. W kredytach filmu jest ona opisana jako Pale Little Girl, aczkolwiek istnieje z nią pewna całkiem interesująca teoria. Otóż pamiętacie jeszcze kobietę z lalką z pierwszego Terrifiera? Lalka ta to w rzeczywistości w cudzysłowie córka tej kobiety. I co jeżeli Art zamordował 10-letnią Emily Crane, której matka po stracie córki oszalała i zaczęła widzieć swoją córkę właśnie pod postacią tej lalki, a Art jakkolwiek wiedział o tym i później po spotkaniu matki najpierw usilnie poleciał do lalki, która miała symbolizować właśnie Emily, którą zamordował. Później zabił matkę, a teraz sama Emily pojawia się w jego życiu w formie bardzo podobnej do samego Arta. Zresztą jego interakcję z dziewczynką widzi przypadkowy gościu, który akurat znajdował się w pralni, aczkolwiek nie miał za bardzo czasu, żeby się na tym namyśleć, gdyż Art szybko się go pozbył, wziął swoje pranie i zniknął na następny rok, na przestrzeni którego legenda o Arcie wzrosła znacząco. Między innymi od tamtego momentu bardzo głośno było o masakrze z 2019 roku z Miley Scanty. Między innymi w internecie pojawiło się bardzo wielu foliarzy, którzy zaczęli rozkminiać istnienie Arta de Clowna i zaczęli robić różne teorie spiskowe na jego temat, przecież on nie istnieje. Żebyś się nie zdziwił. Nie wiadomo do końca, co Art robił przez ten rok poza no-life'ieniem u siebie w tym parku rozrywki. Wiemy na pewno, że w jakiś sposób wpływał na głowę ojca rodziny Shaw, dokładniej ojca m.in. Sienny Shaw, czyli dziewczyny, która jest głównym celem Arta w tym filmie. Ojciec przez długi czas doświadczał wizji z Artem, m.in. rysował jego portrety w dzienniku, a niedługo później oszalał i zmarł, wjeżdżając w transformator. I w przeddzień Halloween roku 2020 Art pojawia się we śnie Sienny. Ta śni o tym, jak znajduje się w miejscu znanym jako Clown Cafe. Jest to swego rodzaju set z reklamy telewizyjnej Arta de Clowna, czy tam jego płatków. Znajduje się tam kilka innych osób w podobnym wieku do Sienny. I niedługo później na miejscu pojawia się Art de Clown, który robi tam prawdziwą masakrę, strzela do nich z karabinu, spala ich, aż w końcu leci na Sienę. Próbuje zaatakować ją ogniem, jednak że ta bierze miecz, który wcześniej dał jej ojciec, broni się przed Artem, a następnie wybudza się z tego koszmaru i okazuje się, że ogień rozpalił się u niej w sypialni. To wszystko sprawka Arta. I na chwilę przed masakrą każda z osób otrzymuje prezent od Arta i Sienna otrzymuje pakunek z ludzkim sercem oblezionym przez robaki. Fuj. Ogień szybko udaje się ugasić, a następnego dnia rano widzimy Arta, który przygotowuje się na swoje wieczorne halloweenowe żniwa. W pomieszczeniu razem z nim znajduje się również ta sama mała dziewczynka, która na telewizorze, czy to w telewizorze, anyway, ogląda wywiad z Victorią z poprzedniej części. Art na początku ciśnie z tego bekę, ale później nie za bardzo podoba mu się to, co Victoria ma do powiedzenia i tłucze telewizor. Później tego samego dnia chce przenosić się do młodszego brata
sceny Jonathana, który spotyka Arta z dziewczynką w swojej szkole. Ci trzymają martwego posa, którym rzucają w niego. Ten ucieka, aczkolwiek natrafia na dyrektorkę, która oczywiście w typowy dla szkoły sposób stwierdza, że to on jest odpowiedzialny za śmierć tego posa i to on tak go zmasakrował, a co nie jest prawdą. Jonathan natomiast ucieka z budynku. To powoduje zresztą późniejszą kłótnię u nich w domu. Ich matka jest wyraźnie zaniepokojona tym incydentem, patrząc również na to, że młody jest trochę za bardzo zainteresowany opowieściami o seryjnych mordercach, w tym o Arcie The Clownie. Później tego samego dnia Art stalkuje Sienę, która właśnie jest w sklepie, kupując rzeczy na Halloween. Ten wychodzi na niezłego creepa, aczkolwiek kasjer w jakiś sposób go powstrzymuje, przez co Sienna wychodzi ze sklepu, ale Art nie zamierza tego robić i w brutalny sposób pozbywa się kasjera. Następnie bierze jego głowę i wciela się w rolę dekoracji halloweenowej. I znów pojawia się widownia, która podziwia jego dzieło. Później tego samego dnia Art wybiera się do domu Alice. Jest to koleżanka Sienny, którą zresztą ten spotkał chwilę wcześniej w sklepie z dekoracjami na Halloween. Następnie podchodzi do drzwi ze swoim worem na śmieci w celu zebrania cukierków od Sienny. Ta natomiast zauważa, że w worku nie znajdują się cukierki, a narzędzia masowego zniszczenia, więc zamyka drzwi i wyprasza go, niemniej ten powraca później tej samej nocy, wybijając okno. Alice w końcu spotyka go u siebie w domu i ucieka przed nim na górę, aczkolwiek ten biegnie tuż za nią i wówczas miejsce ma najbardziej dumerska scena w całym filmie, która okryła się mega złą sławą w internecie i jest określona jako bedroom scene, czyli scena w sypialni. A co zawiera ta scena? Rzecz jasna, nie mogę wam tego pokazać, niemniej Alice zostaje oskurowana przez Arta, traci jedną z kończyn, skórę z głowy, a później zostaje posypana solą i oblana jakimiś chemikaliami. Gdyby tego było mało, jeszcze później na miejscu pojawia się jej matka, która wchodzi do jej pokoju tylko po to, żeby zobaczyć córkę będącą oskurowaną przez Arta dalej, czy coś. W jakiś sposób dziewczyna nadal żyje, co jest dość zastanawiające. A jakiś czas później ponownie spotykamy Arta z matką Alice, która teraz robi jako pojemnik na cukierki dla dzieciaków. I to jest w sumie trochę zastanawiające, że w tej sytuacji Art jest spoko ziomkiem i nie atakuje tych dzieciaków. Coś dość zastanawiające, ponieważ wiemy z poprzednich filmów, że Art nie ma zahamowań względem mordowania dzieci. Przykładem może być Tia i Tim oraz Emily, czyli dzieci, które Art zamordował. Więc obecność takiej sceny w tym filmie jest dość dziwna. Następnie akcja przenosi się do Jonathana, który ma trochę przesrane. Najpierw ucieka z domu, a później zostaje wrobiony przez Arta w zdemolowanie samochodu swojej matki. Ten natychmiast przystępuje do posprzątania tego bałaganu. Jak się okazuje, Art przez cały czas siedział w aucie z shotgunem, który następnie wymierzył w jej twarz i strzelił. Jakiś czas później Jonathan po przemyśleniu swojego zachowania powraca do domu tylko po to, żeby odnaleźć jego matkę bez twarzy przy stole. Na miejscu znajduje się również Art, który właśnie podaje rodzinny obiad do stołu i po pośmieszkowaniu przez moment zaczyna gonić Jonathana, który ucieka do pokoju Sienny tylko po to, aby wziąć do rąk miecz, który wcześniej stworzył jej ojciec, mając wizję odnośnie postaci typu Art i że ten miecz może go pokonać w jakiś sposób, tak? To jest dziwny aspekt tego filmu. Aczkolwiek szybko zostaje złapany i otruty przez Arta, który zabiera jego oraz miecz. W międzyczasie Sienna wali w ostry melanż halloweenowy, jednakże nie może się nim nacieszyć przez zbyt długi czas z powodu nękających ją wizji Arta. Raz między innymi spotyka tam dziewczynkę i widzi ją tylko ona, o dziwo. I po tym incydencie Sienna zostaje zabrana do samochodu przez swoją przyjaciółkę oraz jej chłopaka oraz otrzymuje telefon od Jonathana, albo raczej od Arta z dziewczynką, którzy podają się za Jonathana, który twierdzi, że ma ostre kłopoty i aktualnie znajduje się w opuszczonym parku rozrywki, tym samym, w którym rezyduje Art the Clown. To oczywiście jest misterny plan Arta, który polega na zwabieniu Sienny do siebie. Sienny, która wierzy, że spotka się z Jonathanem w atrakcji znanej jako Terrifier. Miejsce to w rzeczywistości jest domem strachów, posiadającym liczne dekoracje przedstawiające klauny, demony itd. I w momencie, kiedy Sienna wybiera się na zwiedzanie domu strachów, chłopak Brooke, czyli przyjaciółki Sienny, zostaje przepołowiony przez Arta, a Brooke zostaje przez niego zaatakowana, aczkolwiek udaje się jej uciec i biegnie prosto do Terrifiera, o dziwo. W końcu spotykają się w skąpanej we krwi łazience, gdzie Brooke stara się jeszcze obronić przed Artem, jednakże ten posiada kwas, który wcześniej zajumał koronerowi i wylewa go jej na twarz, a następnie okłada swoją bronią, później usuwa jej serce i je zjada. I to jest drugi przykład kanibalizmu ze strony Arta, no tak jakby, zakładając, że jest człowiekiem, ale jest demonem, więc po prostu zjadania ludzi. Następnie Sienna natrafia na Arta, który już za moment ma się z nią rozprawić, jednakże na miejscu pojawia się Jonathan, który na moment rozprasza go, a Sienna ma wtedy moment, żeby go zaatakować. W momencie, kiedy Art pozostaje powalony, ci uciekają i wbiegają do swego rodzaju komnaty, w której znajduje się bardzo wiele nawiązań do diabłów, demonów i tak dalej, co może być sprawnym nawiązaniem do dziewiątego kręgu, o czym zaraz trochę więcej. Na miejscu jednak pojawia się Art, który atakuje rodzeństwo i po dość długiej, brutalnej walce w końcu Sienie udaje się postawić Artowi, dać gagu kilkukrotnie i ten pozornie zostaje pokonany, ale wiadomo, nie da się zabić Arta w ten sposób. Zatem ten atakuje ją ponownie. I po dalszej walce Art zrzuca dziewczynę do podziemi, gdzie znajduje się jeszcze jedna wnęka, która prowadzi jeszcze niżej, do miejsca, z którego leci czerwony dym, albo po prostu dym, a są miejsce świeci się na czerwono. Słychać stamtąd liczne piekielne odgłosy, co ponownie
ponownie może być ciekawym nawiązaniem do dziewiątego kręgu, który właśnie opowiadał o dziewiątym kręgu piekła tak naprawdę. A następnie dziewczyna zostaje tam wrzucona przez Arta na dobre. Po wpadnięciu tam dziewczyna budzi się ponownie w klauniej kawiarni, którą widzieliśmy na samym początku tego filmu. Scena topi się w jakimś zbiorniku wodnym, kiedy zombie dzieci wyśmiewają ją, śpiewając piosenkę. A Art w tym samym czasie stara się wybudzić Jonathana, jednakże nie do końca mu to idzie, więc ten postanawia pomóc mu w trochę inny sposób. Wgryza mu się w nogę. Jednakże nie może cieszyć się posiłkiem przez zbyt długi czas, gdyż Sienna najpewniej natchniona niesamowitą miłością dla swojego brata. Wynurza się stamtąd i do rąk bierze miecz stworzony przez jej ojca i atakuje Arta. Tam w tym momencie już ciężko jest złapać oddech i wówczas trafia do niego, że to jest dokładnie ta sama scena, którą wcześniej wyśnił ojciec Sienny, rysując obrazek anioła trzymającego głowę demona. Po oczywiście uprzednim ścięciu tej głowy. Anioł ten to w rzeczywistości Sienna, a demon to Art. I kiedy ten zdaje sobie sprawę z tego, co go czeka, sam daje Sienie swoją głowę do cięcia. Najpewniej po tym, jak rok wcześniej zdał sobie sprawę, że z łatwością może się odrodzić i jest w sumie nieśmiertelny, nie robi to na nim większej różnicy. Chwilę później, kiedy Sienna z Jonathanem są już razem, na miejscu pojawia się klaunia dziewczynka, która zabiera głowę Arta. Trzyma ją trochę jak matka małe dziecko na rękach, ale następnie rzuca na tę dwójkę wymowne spojrzenie swoimi świecącymi oczami i odchodzi razem z głową Arta. Co może nam sugerować, że ona jest faktycznie czymś więcej niż tylko swego rodzaju wyobrażenie Arta. I w tym momencie film dobiega końca, jednakże miejsce ma jeszcze scena po napisach zapowiadająca rozszerzenie tego uniwersum. Akcja tej sceny miejsce ma w szpitalu psychiatrycznym, w którym ulokowana jest Victoria z poprzedniej części. Pielęgniarka twierdzi, że ta przez cały dzień śpiewa piosenkę z klauniej kawiarni, a w międzyczasie widzimy przebitki na nią, kiedy ta wypisuje krwią na ścianie słowa, które niegdyś Art przykładowo wyrył na dziewczynie z shorta Terrifier z 2011 roku. Niedługo później zaalarmowana jej krzykami pielęgniarka wchodzi do jej celi tylko po to, żeby zobaczyć Victorię, która właśnie urodziła głowę Arta w scenie z masą gore, krwi i tak dalej. W tym momencie Terrifier 2 dobiega końca. Jego kontynuację w kinach zobaczymy 11 października, więc zobaczymy, co to się tam wydarzy. Tak naprawdę po analizie tych wszystkich filmów do głowy przychodzi nam jeden jedyny wniosek. Art jest bardziej postacią zrobioną po to, żeby szokowała swoją brutalnością, obrzydliwością i prawdopodobnie każdą inną negatywną cechą tej postaci, a niekoniecznie filmy z jego udziałem mają tworzyć jakiś większy sens, większą chronologię, dokładniejsze, pełniejsze lore. To raczej nie o to tutaj chodzi. Aczkolwiek i tak, to wszystko ma jakiś tam swój urok i pewnie jakąś kontynuację wspomnianych wątków poznamy w trzeciej części Terrifiera. Jednakże wciąż pojawia się tutaj kilka interesujących pytań, na które nie wiem, czy dostaniemy jakieś dokładniejsze odpowiedzi. Po pierwsze, czym właściwie jest Art the Clown? Bo na pewno nie jest on człowiekiem. Bardziej jest to jakiś rodzaj demona, który po prostu przebiera się za klauna, który jest nieśmiertelny, nadludzko silny i jest w gruncie rzeczy odporny na różnorakie obrażenia. Po drugie, jakie są jego powiązania z innymi demonami, diabłem, piekłem i tak dalej. Na przestrzeni tych kilku filmów widzimy liczne nawiązania do piekła, demonów, diabła. Jestem ciekaw, jakie Art faktycznie ma z tym powiązanie. Zasadniczo mogłem zadać jeszcze kilka innych pytań, ale nie wiem, czy jest sens, bo na nie trochę łatwiej byłoby nam odpowiedzieć. No i w ten sposób Terrifier 2 dobiega końca i na ten moment to jest ostatnia część całej tej serii, aż do wyjścia Terrifiera 3, który pojawi się już 11 października tego roku i również w Polsce od razu na premierę, więc znowu nie będzie jakichś nieścisłości względem tytułu i tego, co ma miejsce w samym filmie, jak to było zresztą 2 lata temu, przy okazji 2. Ja osobiście mam całkiem spore oczekiwania, do internetu spływają już pierwsze recenzje i jest dobrze i ponoć cały film w ogóle przebija samą scenę w sypialni z 2, więc chyba będzie mocarnie. Ponadto, o ile się nie mylę, 6 października w Polsce pojawi się sam gościu, który odgrywa Arta the Clowna, chyba gdzieś w Warszawie na jakiejś premierze polskiej filmu i ja nie do końca wiem, jak to działa, bo się tam akurat nie wybieram, ale będzie ten gościu w przebraniu klauna i będziesz mógł zbić pionę, pogadać, że się pogryźć po uszach czy coś, no nie wiem, coś w ten deseń. Ponadto w internecie pojawiają się informacje, że Damien Leon zapowiedział i potwierdził już 4. część tego cyklu, więc zobaczymy, być może dobiją do części 10, gdzie Arta wyślą w kosmos jak Jasona na przykład, no byłoby to całkiem interesujące, niemniej wiecie, cytując klasyka, pożyjemy, zobaczymy. No i w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle, wielkie dzięki za oglądanie, siemano, cześć!